Rzeczywiście to, co się teraz dzieje w moim życiu zawodowym, trochę zadaje kłam temu, że aktorki po 40 mają coraz mniej pracy. Okazuje się, że nie w dzisiejszych czasach. W każdym razie ja się z tego bardzo cieszę. I rzeczywiście te propozycje, które ostatnio jakoś do mnie przychodziły, były zupełnie inne od tego, do czego byłam przyzwyczajona ja, ale też i widz, mój wierny, kochany, który jest ze mną już od lat. Rzeczywiście u braci Węgrzyn miałam na początku grać mamę Hady, ale zabawne było to, że nie było jeszcze wtedy obsadzonego Hady, więc zaczęto trochę od takiej innej strony, kiedy się okazało, że te castingi na postać głównego bohatera no nie są wcale takie proste i że ten wybór jest trudny i że nawet zdarzało się tak, że ktoś podejmował się tego wyzwania, ale potem rezygnował, bo jednak skala trudności tej roli no była tak duża, że no niektórzy by miękali i nie mogliby temu podołać. Więc kiedy się okazało, że Piotrek Witkowski wygrywa te zdjęcia i on się podejmuje zagrania tej roli, no to się też stało jasne, że nie mogę grać jego mamy mimo wszystko. No i już myślałam, że właściwie nie zagram po prostu w tej produkcji. Po czym po jakimś czasie zadzwonił Michał Węgrzyn i zaproponował mi postać, w sensie, żebym sobie przeczytała jeszcze ten scenariusz pod kątem postaci Łysego, który pierwotnie w scenariuszu był z kolei mężczyzną. No wydało mi się, że ten zabieg zamiany z mężczyzny w kobietę jest tym bardziej jakiś wyrafinowany i wydał mi się jakby ciekawy z jednej strony, ale z drugiej strony też taki jeszcze bardziej niebezpieczny, niż gdyby tę rolę zagrał mężczyzna.